A teraz stara piosenka o tym, że nie ma wolności bez miłości i roztropności. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie tą wieczorową lub dzienną porą, w zależności o jakiej porze nas oglądacie, po małych perypetiach. Piotr Tyszkiewicz z Metalowego Bicia Serca. Witam was bardzo serdecznie wraz z Wojtkiem Jabłońskim z zespołu Kult. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam cię bardzo serdecznie. Nie wszyscy, Wojtek, wiedzą, ale jesteś multiinstrumentalistą. Czy masz jakiś swój ulubiony instrument? Gitarę. Od zawsze gram na gitarze, od 7 roku życia, więc gitara jest takim moim głównym instrumentem. Z tym multiinstrumentalistą nie przesadzał, wiesz, ja po prostu gram na wszystkim po trochu, ale to nie jest jakaś wirtuozeria. Na gitarze też wirtuozersko nie gram, więc wiesz, no, po prostu na tyle, na ile potrzebuję, to sobie gram tam na basie, na perkusji, na klawiszach. No ale tak się podobno nazywa, no to tak możemy się umówić. Tak możemy się umówić, a ja dedykowałem się w tej sferze, ponieważ przygotowując się do wywiadu, przeczytałem właśnie o albumie Zaraza, gdzie jednak tą rolę pełniłeś wraz z Kazikiem. Wiesz co, no bo taka była konieczność, bo była pandemia, był lockdown i no nie można było całej kapeli skrzyknąć muzyków, wiesz, się spotykać w większym gronie, więc po prostu ogarnęliśmy wszystko we dwóch, no. Kazik śpiewał, ja coś tam na perkusji pograłem, na basie, na gitarze, no i nagraliśmy płytę, wiesz, no. Album dwóch muzyków, który, można by powiedzieć, sprzedał się jak świeże bułeczki i spowodował niezłe zamieszanie również w trójce radiowej. Powiedz mi, jakie są twoje uczucia po wydaniu? Czy spodziewałeś się takiego, jakby to powiedzieć, efektu, zarazy? W cudzysłowie. Wiesz co, w ogóle się nie spodziewałem tego efektu. Tym bardziej, że taką piosenką, która namieszała, to jest mój utwór, który najmniej lubię z tej płyty. Nawet tam nie ma gitary żadnej. Tam po prostu jest stopa, hi-hat, bas i akordeon i wokal oczywiście. Więc tego się w ogóle nie spodziewałem. A była to jedyna gotowa piosenka, którą mieliśmy i chcieliśmy po prostu ją pokazać wszystkim, że coś robimy, nie siedzimy zamknięci w domu, tylko jakoś tam działamy. No i potem to tak, wiesz, rąbnęło. Mnie to bardzo zdziwiło. No. To, wiesz, niesamowite przeżycie. To bardzo przeżywałem przez tydzień chyba. Śledziłem to wszystko. Powiedziałeś, że twój ból jest mniejszy niż mój. Jest twoją najmniej ulubioną piosenką, a twoją ulubioną piosenką z zarazy jest? Jaki utwór? Gdy Chińczycy mówią Ganpai. Właśnie... To była płyta, która moim zdaniem skromnym narobiła wielu ludziom smaku na taką płytę antypolityczną, że Kazik powiedzie ludzi na barykady, a płyta była jakby w mojej opinii codziennym zapisem codzienności w nowej rzeczywistości Kazika i twojej. Wiesz co, w ogóle był taki pomysł, że to miał być taki by notatnik z pandemii, czyli każdy tekst miał być o wirusie, o tym, co się dzieje dookoła, ale Kazik napisał 3 teksty i stwierdził, że basta. Że już więcej, ile można o tym śpiewać, więc po prostu resztę tekstów napisał, co tam mu ślina na papier przyniosła i po prostu dlatego ta płyta jest nie o pandemii, tylko tak o wszystkim trochę. Jest to wszystkim, i ale... nawet o tym twoim bólu jest też. Jest, ale też bardzo poruszył mnie, znaczy spodobał mi się ten utwór Bohater, gdzie jednak Kazik punktuje, że on nie chce nosić tej peleryny i że on też ma ułomności, jak każdy z nas, jak zwykły człowiek. No, ta piosenka Bohater, powiem ci, że to jest taka bardzo osobista piosenka i tutaj Kazik się tak bardzo otworzył w tym utworze.
No, były takie śmieszne, wiesz, bo tam oczywiście staram się tego nie robić, ale wtedy jak wydaliśmy tą płytę, no to jest taka płyta, wiesz, no, bardzo jestem z nią związany, więc śledziłem to, co tam się dzieje, co piszą i jakaś taka recenzja była i o każdej piosence jakiś dziennikarz napisał i między innymi właśnie o bohaterze i było, że to jest piosenka o naszym prezydencie. Że wiesz, że to ludzie tak sobie odczytywali, tak jakby politycznie. To z tego życia moja natura, czuję, że nic już tu więcej nie szuka. Moja choroba w tym nie prowadza, gdy sam od siebie za dużo wymaga. Moja natura to styl mój życia, chyba zbyt wiele mam do ukrycia. I pogubiony jestem zbyt mocno, by ci powiedzieć, co można. Oczywiście, no, powiem szczerze, że Kazika, ale i kultu trudno, trudno was bardzo niestety odciąć od polityki, czy w mniejszym lub większym nawiązaniu. No wiesz co, no Kazik jest polityczny, ja się polityką, wiesz, no tak interesuję tyle, ile powinienem się interesować, czyli prawie w ogóle. Wiesz, cholera mnie bierze, jak słucham i czytam wiadomości różne, więc staram się tego unikać. Raczej zajmuję się muzyką i tworzeniem, wiesz, i robieniem różnych fajnych rzeczy. A polityka to jest bagno, wiesz, no, Kazik lubi o tym napisać, wiesz, i ma taką umiejętność, że świetnie sobie z tym radzi. Ja się tym w ogóle nie interesuję. Ty się tym w ogóle nie interesujesz, a może to i lepiej, bo i dla serca, i dla mózgu uważam, że zdrowiej. No wiadomo, no oczywiście, że tak. Ale jednak wraz z zespołem Kult trafiliście do telewizji za sprawą piosenkarza Disco Polo, lideru Bayer Full. Powiedz mi, jak zareagować na newsa? A kto zna Kult? Co to za zespół Kult? Nie, no wiesz co, no ma prawo nie znać. No słuchaj, no jak on, wiesz, obraca się w takich kręgach, gdzie się słucha no, innej muzyki. Ja tego nie będę wartościował, czy wiesz, jest to lepsze, czy gorsze. No po prostu jest to zupełnie inna wrażliwość muzyczna i myślę, że jego towarzystwo, no nie słucha Kultu, no wiesz, no więc no ma prawo tak sobie myśleć, no. Jego sprawa, no wiesz, to zbulwersowało wielu ludzi, wiesz, no jakby jeszcze to było przy okazji tej całej, tych dotacji, prawda, dla artystów, więc on tam no jakby się pogrążył, a jeszcze tym tekstem, no trochę jeszcze bardziej tam w oczach fanów Kultu, no i tyle, no co ja mam powiedzieć, no. Ja tam, wiesz, też Bayer Pula nie słucham, co nie? Czyli, że tak powiem, odpłacasz się w cudzysłowie pięknym za nadobne, dajmy to w cudzysłów. Nie odpłacam się, po prostu nie słucham, no wiesz, no na pewno są ludzie, którzy słuchają, pamiętają, znają i lubią i cenią. Było to w okresie, kiedy wydaliście tutaj, mam nawet koncertówkę z Poland Rocka, zwanego dawniej Woodstockiem i był to wasz pierwszy i jedyny do tej pory występ. Kazik podobno bardzo długo się wzbraniał przed graniem, bo w lato to był czas dla jego rodziny. Tak. Jak to się stało, że w końcu po tych latach rozmów, po latach różnego rodzaju kombinowania, omawiania się, doszło do tego, że zagrali się w 2019 roku na Poland Rock Festival? Wiesz co, no po prostu do tej pory nie graliśmy, no bo rzeczywiście wtedy, kiedy były wakacje i kiedy były ferie, no to Kazik też miał wtedy ferie i wakacje, ponieważ jego żona jest nauczycielką. A to był taki czas, kiedy zaczęliśmy grać, oni jakby więcej czasu tam w roku sobie wyjeżdżali, więc wakacje i ferie nie były blokowane, no i taki prozaiczny powód, no po prostu mieliśmy otwarte wrota do grania w wakacje i akurat to się tak zbiegło, no tutaj nie ma żadnych tam filozofii, bo też słyszałem o tym, że właśnie, że Kazik był z Jurkiem pokłócony, potem się pogodzili, to jakieś totalne głupoty. Nic takiego nie miało miejsca. Takie wydarzenia niestety sprzyjają teoriom różnego rodzaju spiskowym i fanów, no tak, i tak antyfanów. Tak, to są teorie spiskowe. A jeśli chodzi o Woodstock, no to dla Kultu to tak był pierwszy, ale ja tam już na tym Woodstocku też zagrałem kilka razy tam z czterema różnymi kapelami i na dużej scenie i na małej i w wiosce Kriszny.
więc miałem możliwość zobaczenia tego, jak to wygląda. Nawet byłem na koncercie, grałem z Bulldogiem, graliśmy na dużej scenie i gwiazdą wieczoru było Prodigy. No i pamiętam, że oni tam wyrzucili wszystkich, nie pozwalali wchodzić na scenę, ani za scenę, w ogóle nie można było tego oglądać z tyłu, tylko trzeba było opuścić cały teren tak zwanego backstage'u. Jakoś tak. I coś takiego. No więc poszedłem sobie tam od drugiej strony, od strony publiki i pamiętam ten wielki tłum i tak sobie myślałem, kurczę, jak ja bym chciał zagrać taki koncert, żeby tak dużo ludzi było. A podobno na Kulcie było jeszcze więcej. No więc wiesz, to niesamowite przeżycie i z jednej strony, a z drugiej strony to już w ogóle niesamowite przeżycie, wiesz, bo to jak wyszedłem na scenę, to na wideo to tego nie widać dokładnie, ponieważ widać tylko ten teren, który jest oświetlony przez światła sceny, a ze sceny trochę więcej było widać i naprawdę tych ludzi było po prostu po horyzont, w lewo, w prawo, do przodu, wiesz. No, coś niesamowitego. Polecam zagrać taki koncert, fajnie jest. Czyli można powiedzieć, że dosłownie spełniłeś swoje marzenie z tamtego okresu. No jasne, no wiesz, no marzenia trzeba spełniać. Nie, to słuchaj, to naprawdę super sprawa. Wiesz, ta scena jest olbrzymia, olbrzymia liczba osób, publiczności, wiesz, z całej Polski się zjechali kulturyści. Mamy taką szajkę fanów, którzy jeżdżą za nami po całym świecie, bo oni nawet, wiesz, na Islandii byli, pojechali jakąś grupą. I wiesz, wszystkie te swoje flagi, które normalnie przynoszą w danym mieście i tam podczas piosenki Polska wręczają Kazikowi, on je prezentuje, no to tutaj były połączone na takim jednym wielkim pałąku, na kilku pałąkach, wiesz, oni tym wymachiwali. Naprawdę to, wiesz, niesamowite przeżycie, super sprawa. Musiało zdecydowanie robić wrażenie, zwłaszcza takie ta masa pływającej biało-czerwonej płachty. Tak. Tak, robiło to wrażenie. Znaczy wiesz co, ja to byłem tak posrany tą sytuacją, całą ilością ludzi, że ja to mam taką, wiesz, ciemną plamę widzę we wspomnieniach z tego koncertu. Pamiętam, jak wchodziłem na scenę, a po koncercie to długo, długo nie, i pamiętam następny dzień, co nie, że to tak, i to nie chodzi o to, że tam alkohol piłem, tylko po prostu, wiesz, z emocji, że to, wiesz, naprawdę niesamowite wydarzenie. Niesamowite wydarzenie, ale też to dowodzi, że wasza muzyka trafia bardzo głęboko do ludzi, tak że niektórzy nawet decydują się pół świata za nim przejechać. No to też mnie dziwi. No ale jest to bardzo, wiesz, fajne, no, dla nas i pewnie dla nich, skoro jeżdżą. Oczywiście, jak już jesteśmy przy koncertach, to ilekroć byłem na Kulcie, pamiętam, że te koncerty były dostatnie, długie. Powiedzmy tak, głodny nigdy nie wyszedłem. Powiedzcie mi, jak wam się udaje grać te koncerty po 3 godziny więcej, bo jednak większość artystów gra półtorej, dwie i schodzi ze sceny. Słuchaj, no zdarzyło nam się kilka razy, to chyba na męskim graniu było, gdzie mieliśmy po prostu w umowie, w kontrakcie mieliśmy zapisane, że mamy grać godzinę 20, no to jest tak, wiesz, jestem tak przyzwyczajony do tych długich koncertów, że nawet się nie rozgrzałem, wiesz, nawet tak żeśmy przywykli do tego, że te koncerty są takie długie, że to naprawdę, wiesz, zlatuje bardzo szybko. To jest 30 piosenek tak naprawdę, tam z bisami 35, no to nie jest jakoś dużo piosenek, co nie? Zresztą Kazik ma wielki szacunek do fanów i do publiczności i do słuchaczy. I twierdzi, że wiesz, że skoro ludzie już płacą pieniądze za bilety, no to należy im się, żeby dostali taki produkt pełnowymiarowy, co nie? Żeby tam był przekrój wszystkich piosenek ze wszystkich płyt, żeby każdy mógł coś tam dla siebie znaleźć. No i to taki, wiesz, jest po prostu szacunkiem dla słuchacza. Zawsze z szacunkiem do słuchacza, a w ramach pełnowymiarowego projektu, prezentu od zespołu dla fanów, zagraliście coś, na co mało zespołów rockowych się decyduje, rockowych, metalowych, punkowych, generalnie związanych z szerokim nurtem muzyki rockowej, zagraliście koncerty akustycznie. Powiedz mi, jaka jest różnica, jak jest zmiana tego tak zwanego feelingu podczas koncertu akustycznego? Słuchaj, powiem ci, że tak, zespół jest podzielony,
na takich, którzy lubią bardzo grać te koncerty. Znaczy tak, dla Dęciaków nic się nie zmienia. No bo oni grają na tych samych trąbach. Zmienia się dla gitarzystów najbardziej. Ja nie przepadam za tymi koncertami, bo ja nie lubię na siedząco grać, wiesz, mi to nosi. A nie mam paska do gitary, więc nie mogę wstawać. Kazik ma mikrofon, więc może sobie połazić po tej scenie. To pod tym względem ja tego nie lubię. Ale to jest taka w ogóle, to jest taki inny rodzaj koncertowania, wiesz. Normalnie to jest tak, że pod sceną masz młyn, wiesz, wszyscy skaczą, wrzeszczą, tańczą, tam, wiesz, obijają się o siebie. A tutaj jest zupełnie inna sytuacja, bo tutaj przychodzi taka publiczność, która siedzi i słucha. Wiesz, to już, to, wiesz, to jest zupełnie inaczej się gra, inaczej ci ludzie reagują. Oczywiście tam pod koniec trochę wstają i tam, wiesz, zaczyna się dziać coś takiego ostrzejszego. No ale cały koncert jest taki, wiesz, no, na siedząco raczej. Wiesz, gramy w takich salach ładnych, tam w Poznaniu jest taka sala Filharmonia, to wiesz, jakieś zielone, złoto, jakieś takie bajery, no to wiesz, trzeba jakoś inaczej się ubierać, tam niektórzy koledzy to koszule zakładają, tak ładnie, wiesz, wyglądają wtedy. No to zupełnie inna bajka to jest. Dlaczego o tym wspominam? Bo miałem okazję ostatnio widzieć Małgorzatę Ostrowską właśnie akustycznie w Filharmonii Szczecińskiej, ale większe wrażenie takiego kontrastu zrobił na mnie wasz koncert, bo niektórzy ludzie to się poubierali w koszule, smokingi, a obok ktoś, no z pieszczochami może nie, ale w koszulce z pomarańczowej trasy, w jakichś podartych jeansach, naprawdę pełny przekrój waszej publiki. No tak, no wiesz co, ja myślę sobie, że są tacy ludzie, którzy nie odważyliby się przyjść na taki elektryczny koncert, gdzie jest po prostu napchana sala, już nie mówię o pandemii, tylko nawet wcześniej. Bo publiczność na koncertach takich elektrycznych, wiesz, gdzie jest energia, tam, wiesz, się podleje ze ścian i z sufitu, jest bardzo głośno, no to są nieobliczalni. Ci ludzie po prostu się, wiesz, no, obawiają. Myślę, że dzięki temu, że zaczęliśmy grać te koncerty akustyczne, no to wiele osób miało możliwość zobaczenia nas w ogóle na żywo, wiesz, jakby posłuchania piosenek. Myślę też, że jakby taka łagodniejsza forma grania akustycznego, no to też dla niektórych ludzi jest bardziej przyswajalna. Oczywiście nie robimy tego, bo coś jest bardziej przyswajalne albo mniej, ale jak, jeżeli chodzi o publiczność, to na pewno, wiesz, tutaj to ułatwiło taki niektórym przyjście na koncert kultu. Ułatwiło przyjście na koncert kultu. Teraz zrobimy tak zwany mały, skoczymy do maszyny czasu i cofniemy się, popraw mnie, jeżeli się mylę, do 2008 roku, kiedy dołączyłeś do kultu. Mam rację, czy pomyliłem rok? Tak, dokładnie. 23 chyba marca. Albo 13, albo 18, jakoś tak, coś takiego. To musi być naprawdę taka niesamowita sytuacja. Opowiesz nam, jak to się stało, że zasiliłeś szeregi ekipy Kazika? Wiesz co, no ja z Kazikiem już grałem dużo wcześniej. No, wiesz, ja w 2004 roku albo trzecim, albo czwartym roku już nagrałem z Kazikiem pierwszą płytę. Bo wtedy było zapotrzebowanie na perkusistę, więc na perkusji piosenki Toma Waitsa w sekcji z Olafem. Piotr Morawiec na gitarze grał, Janusz Grudziński na klawiszach, Zdunek na trąbce grał i Kazik śpiewał. No i to była pierwsza płyta. Potem nagrałem z nim jeszcze takie solowe jego płyty, tam 41, Los się musi odmienić, też na perkusji, ale już też na gitarze. No a potem graliśmy z Kazikiem w formacji Bulldog. Policja na ulicach, pierwsza zła, i ludzi wzięła się. Policja, co się stępa, i użyje zawiesienie swej. Bulldog. Więc wiesz, no jakby już tutaj Kazik znał mnie jako muzyka i takie przeskoczenie, wiesz, jakby z jednej kapeli do drugiej, zresztą byłem na miejscu, byłem świadkiem tej całej zadymy, tam co tam się wydarzyło.
No i po prostu tak, wiesz, no jakoś automatycznie, no, przeszedłem. Chociaż pamiętam, że to był dla mnie takie wydarzenie poważne, ten koncert, to w Rzeszowie było. Musiałem się w ciągu drogi nauczyć tych 30 piosenek, wiesz, akordów. Znaczy, znałem je, bo 8 lat wcześniej jeździłem jako techniczny, więc aranże znałem, tylko chodziło o to, żeby się dowiedzieć, gdzie się naciska, wiesz. No i się podczas jazdy busem do Rzeszowa się nauczyłem tego wszystkiego. No i to też było takie wydarzenie, powiem ci, niebanalne dla mnie. Miło wspominać. Wspomniałeś przy okazji swojego dołączenia do kultury jakąś zadymę. Pociągniesz trochę wątek, opowiesz nam coś więcej, co się działo w tym czasie? No wiesz co, no po prostu tam się pokłócili w busie menadżer z bananem i banan wysiadł, no i tyle, no. Krótko i konkretnie. No co ci będę szczegóły opowiadał? No wiesz, no nie było miło, skoro wysiadł, no. Nie było miło, skoro wysiadł, ale zostawmy niemiłe rzeczy trochę za sobą. Ja, dokładnie. Powiedz mi, jakie to jest uczucie grać takie szlagiery i zwłaszcza słyszeć taki odzew, bo jednak piosenki kultu ktoś, kto przychodzi na koncert, zna, a i publiczność, tego byłem nieraz świadkiem i czynnym członkiem, śpiewa z wami. Powiedz mi, jakie to jest uczucie grać Wódkę, Polskę, czy jakikolwiek inny ikoniczny wręcz utwór? Słuchaj, no wiesz co, no to jest niesamowite uczucie. Ja ci powiem, że niektóre utwory, jak gram do tej pory, to mam tak zwaną gęsią skórkę, znaczy nie tak zwaną, mam po prostu taką gęsią skórkę, wiesz, jak coś jest jakoś wyjątkowo dobrze brzmi, bo to też ma wielkie znaczenie, no to wiesz, potrafię się wzruszyć i w ogóle, no bo też jest, wiesz, no, odkąd pamiętam, jestem fanem kultu i też się na tej muzyce wychowałem, więc dla mnie to jest, no, wielka rzecz grać te piosenki. I też fajnie, że wiesz, że udało mi się stworzyć też piosenki takie nowe, których jestem autorem. Bo na początku, jak zacząłem grać z kultem, no to nie czułem się do końca na swoim miejscu. Wiesz, tak. To jest tak, wiesz, dołączyć do takiego zespołu. Bardzo długo miałem takie poczucie, wiesz, no, że coś jest nie tak. I ja sobie to odczarowałem w taki sposób, że Banana, po prostu, którego grałem partię na gitarze, zatrudniłem w swoim zespole, Kasia i Wojtek, gdzie on grał moje partie na basie. I to było takie odczarowanie tej sytuacji. Od tamtej pory, wiesz, już czuję się u siebie. Czujesz się u siebie? W pewnym sensie musiałeś wejść w buty Banana, tak? Nie, no co ty, nie chodzę w niczyich butach. Nie, no wiesz, no chodzi o to, że on jakby tworzył te piosenki, niektóre, oczywiście nie wszystkie, no bo też Banan nie grał od początku. No i wiesz, no i pewne takie riffy, jakieś melodie, no to musiałem po prostu to odgrywać. No to są takie rzeczy, które są integralne z pewnymi utworami, co nie? Tak jak na przykład tam Dziewczyna Benzęba na przedzie jest ta. No to wiesz, no to jakbym tego nie zagrał, no to nie byłoby tej, znaczy, no byłaby ta piosenka, no ale nie ta sama, co nie? Nie mogłem tutaj sobie pozwolić, żeby coś sobie zaimprowizować i wymyślić nową melodię, co nie? Jakby przyszedł nowy basista do kultu i by wymyślił wstęp do Polski, jakiś nowy na przykład. Obawiam się, że niestety zostałby zmiażdżony raczej, bo jest to wstęp, który... No właśnie. Są rzeczy, których się nie rusza, powiedzmy. A propos tego, co się zapytałeś, czy jak się czułem, to powiem ci, że na tyle się czułem kiepsko, że taką historię mogę opowiedzieć. Z jakichś jednych z pierwszych koncertów. Taka akcja była pod tym Pałacem Prezydenckim z krzyżem. Kojarzysz? Kojarzę, była dość głośna sprawa. I tam wiesz, i wszyscy ludzie krzyczeli tam, gdzie jest krzyż, gdzie jest krzyż. Teraz krzyczą coś innego, a wtedy to krzyczeli, co nie? Ale ja wiesz, jakby nie śledzę tych sytuacji i ja usłyszałem, że oni krzyczą, gdzie jest Krzyś, bo Banan ma Krzysztof na imię, co nie? I to już w pierwszym numerze. Ja po prostu się tak zdołowałem, że się odwróciłem tyłem do publiczności, cały koncert zagrałem tyłem. I było mi tak smutno, wiesz, te 3 godziny po prostu, to był totalny smutek. Naprawdę byłem załamany, oni tam krzyczą, gdzie jest Krzyś, gdzie jest Krzyś.
No i potem, jak powiedziałem kolegom w garderobie po koncercie, co ja usłyszałem, jak oni lali ze mnie, wiesz, do tej pory czasami sobie żartują z tej sytuacji. No więc na tyle się czułem, wiesz, tak nie u siebie, no. Dokładnie, a ja jeszcze niedawno całkiem trafiłem na twoim oficjalnym profilu na link do dość wesołego sketchu, gdzie pomyliłeś się we wstępie utworu do Wyłącz Komputer. Wstępie utworu Wyłącz Komputer. Bardzo pocieszny sketch. Link będzie gdzieś poniżej. Wiesz co, to taki angry jest, taki chłopak, on też jakimś chyba kulturystą jest. On jeździ za nami na koncerty, ustawia ten swój sprzęt i bardzo dobrej jakości ma i mikrofon, i kamerę. Bardzo fajnie to obrabia, bardzo fajnie to koloruje i on sobie pozwolił na taki żart. Ja po prostu, nie wiem, jakieś miałem, wiesz, zaćmienie, bo to jest banalny riff, to jest, wiesz, sam go jeszcze zresztą wymyśliłem. Po prostu coś mi przeskoczyło w głowie, nie byłem sobie w stanie przypomnieć. No ale jakoś to się szybko udało, ale rzeczywiście jak zobaczyłem ten filmik, to też strasznie się uśmiałem. Bardzo śmieszne. Super to wykombinował. Zdecydowanie. Moja miska też się ucieszyła, jak tylko otworzyłem ten link, który udostępniłeś u siebie na swoim profilu, właśnie do tego wideo. Natomiast sam utwór, co warto nadmienić, pochodzi z waszego najnowszego wydawnictwa, Ostatnia Płyta. I jestem pewien, że to pytanie słyszałeś, ale muszę je zadać. Czy to naprawdę w waszych planach jest Ostatnia Płyta, czy jeszcze coś planujecie nagrać? Ostatnia płyta, no słuchaj, no czasami na przykład jak gramy koncerty, jesteśmy na trasie, to Kazik mówi, a teraz zagramy piosenki z ostatniej płyty. A płyta nie nazywa się Ostatnia Płyta, tylko się na przykład nazywała Prosto. No to teraz jak gramy piosenki z ostatniej płyty, no to gramy piosenki z ostatniej płyty. No to jest po prostu taka wiesz, przewrotna nazwa. To nic nie planujemy zawieszać działalności, ani przestawać grać. Wiesz, dopóki ludzie chcą słuchać tego, co gramy, chcą przychodzić na koncerty, dopóki nam zdrowie dopisuje, no to wiesz, będziemy grać, nagrywać i donikąd się nie wybieramy na żadną emeryturę na pewno. Myślę, że tym akcentem uspokoiliście znaczą część waszych fanów, moich oglądających, a ja bym jeszcze się chciał ciebie spytać, bo ten album ma bardzo ciekawą koncepcję. Każdy utwór jest przeplatany jakąś taką wstawką, kartką z pamiętnika w wykonaniu Kazika. Czyli to był pomysł. Jak przebiega realizacja tak ciekawego pomysłu? Wiesz co, no Kazik znalazł swój pamiętnik, nie wiem z którego roku, nie pamiętam teraz. To jest tam na płycie chyba napisane, który postanowił pisać, sobie kupił zeszyt, no i powstawała... Jakby to jest o powstaniu jego pierwszej kapeli i pierwszym koncercie. I on chyba udało mu się wytrwać przez 16 dni. A że mieliśmy akurat na tej płycie ostatnie jest 16 kawałków, albo 14, to akurat mu to przypasowało, że to się akurat, wiesz, super połączy. Zresztą tekst, który tam jest, mówi o tym, że napisał tekst do jakiejś piosenki, nie pamiętam tytułu tej piosenki, i ten tekst użył w piosence Jutro także będzie dzień. Kojarzysz, taki utwór jest, co nie? Więc tak. Jakby się wszystko się łączy. To taka koncepcja, wiesz, no, nic tam jakiegoś wydumanego. Nic jakiegoś wydumanego, a jednak powiedzieć, że tworzy to taką osobistą więź słuchaczem i masz wrażenie, że Kazik przeprowadza słuchacza przez płytę. No tak, bo to taka, wiesz, to taka koncept płyta się zrobiła dzięki temu. No wiesz, no, gdybyśmy nie uważali, że to jest fajne, no to byśmy tego nie zrobili. No, myślę, że się udało. Pozostańmy jeszcze chwilę przy tej ostatniej płycie. Powiedz mi, czy uważasz, że jakieś kawałki z twojej perspektywy mają szansę do wejścia do takiego stałego repertuaru kultu, jakieś szczególnie się spodobało publiczności koncertowej?
No gramy sporo piosenek z ostatniej płyty. Gramy Chcę Miłości. O, teraz te ci... No, gramy Chcę Miłości. Co my tam gramy? Musiałbym zobaczyć, jakie są utwory. Poczekaj. Jutro także będzie dzień. Gramy jako właśnie... Jako pierwszy numer. Poczekaj, sobie spojrzę, jakie tam są piosenki w ogóle. Ostatnia płyta. Płyta Kult. I tutaj... Tutaj się naciska. Tak, gramy jutro, także będzie dzień. Chcę Miłości. No Wiarę gramy na każdym koncercie. Gramy Polityk zawsze będzie moim wrogiem. Prawo się wali. Szok, szok, disco pop graliśmy. Do nas do Boga gramy. Rafi, Wyłącz komputer i Ziemię obiecaną. Gramy prawie wszystkie numery prawie na każdym koncercie. Więc sporo tego gramy. Czyli połowę, zapełniacie połowę setlisty, można śmiało powiedzieć. No nie no, jedną trzecią. Liczyłem 30, tak? No nie no, nie no, ile ja wymieniłem utworów? 10. Oczywiście, że tak. Tam 8. No, to jedną trzecią. A tak to gramy, wiesz, takie no... Staramy się grać z każdej płyty, bo tam po kilka kawałków. Wybieracie jakoś wspólnie, czy jednak Kazik ma decydujący głos w tej sprawie? Nie, listy na koncert robi senior zespołu, czyli Jerzyk, jest najstarszy i on przed każdym koncertem przysyła na maila listę utworów na każde miasto i drukuje to i rozdaje przed koncertem. Kazik oczywiście czasami potrafi podczas koncertu, jak coś tam mu przyjdzie do głowy, to po prostu zmienić to i tam podchodzi do osoby, która zaczyna jakiś utwór i mówi, a teraz nie gramy tego, tylko zagraj to, na przykład. Ta zaraza i Kazik wymyślił, że będziemy grali zarazę i to w ogóle, wiesz, wyszło tak spontanicznie, nawet żeśmy tego nie ćwiczyli na próbach, tylko po prostu pomiędzy takim głównym setem a bisami była rozkmina, jak to leci, wiesz, Kazik nucił saksofoniście do ucha i po prostu jakoś to poszło. No to, ale to jedyny taki przypadek, tak to normalnie, to wiesz, Kazik nie miesza tych sytuacji. Kazik nie miesza tych sytuacji, a wam udało się jeszcze nakręcić film, który był swego czasu dość głośny, wylądował w kinach nawet. Jednak mam wrażenie, że ludzie trochę się zawiedli, bo liczyli na jakąś waszą biografię ukazującą całą drogę, a dostali wybrane wycinki z historii kultu. Znaczy wiesz co, to jest żadna biografia ten film. No to ten film to jest taki po prostu zapis. Film był ukręcony przez 5 lat. Ekipa jeździła za nami na koncerty, przyjeżdżali do nas do domów, przeprowadzali jakieś takie swobodne wywiady, jakieś rozmowy, czy nasze rozmowy z garderoby przed i po koncercie. I tego materiału było tyle, no, że no, po prostu powstał taki film. Tutaj się jeszcze postać Didiego pojawiła, który miał być takim narratorem. No, taka koncepcja no, tego filmu. Na pewno nie jest to, wiesz, biografia taka, która pokazuje, jak zespół zaczynał i potem, wiesz, co tam się działo, tylko taki zapis jakby tego czasu, tych 5 lat i to wszystko. Ja mi się nawet to podobało, no, może wiesz, jestem związany z tym zespołem, więc wiesz, znam te wszystkie sytuacje, ale byłem w kinie całkiem sympatycznie. To się oglądało. Uważam, że fajną robotę zrobili, fajne zdjęcia są, wiesz. Fajnie jest to ogarnięte. No, to taka koncepcja, no. Ja nigdy nie spodziewałem się, że zespół Kult będzie trwał tyle lat. Bez widza nie ma artysty. Kazik to mówi na każdym koncercie. Panie, to ja idę. I dobrze, że za jakiś czas w ciągu roku się nie widzimy, bo byśmy zwariowali po prostu. Kazik zaczął śpiewać dlatego, że nie potrafił grać na niczym. Zostałem muzykiem, znaczy dużo powiedziane, no ale w sumie chyba tak. I nie ma innej alternatywy. Polska, wiecie, w Polsce,
po prostu jesteśmy dobrzy, nieźli. Koncepcja, no. Fajnie. Taka koncepcja, ale to, co mi się podobało, to, że można też was zobaczyć poza sceną, można zobaczyć, jak w cudzysłowie na co dzień w trasie żyjecie. Wiesz co, no bo zespół Kult to nie jest taki zespół, wiesz, jak to tak się słyszy o rock'n'rollowcach, że nie wiadomo, rock'n'roll, coś tam, te grupi, panienki, wiesz. Tylko to jest taki bardzo rodzinny zespół. U nas w garderobie zamiast tam grupi, panienek i alkoholu, nie wiadomo, to wiadomo, alkohol jest, no, ale tam, wiesz, no, bez przesady. No to są rodziny po prostu, wiesz, tam już część kolegów to przychodzi, tam wnuczki przychodzą, na przykład Kazika, wiesz, żony, partnerki. Raczej jest to taki zespół spokojny, wiesz, no. Nie jest taka rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, że tam, wiesz, demolujemy hotele albo robimy jakieś takie rzeczy, więc ten film bardzo dobrze to pokazuje, no wiesz, że każdy coś tam, nie wiem, jesteśmy normalnymi ludźmi, wiesz, mamy swoje życie, poza tym, że gramy koncerty, co jest naszą pasją i każdy to uwielbia robić i kocha, no to oprócz tego, no to żyjemy normalnie, jak każdy, no wiesz, mamy domy, rodziny, wiesz, i tyle. Wspomniałeś o tym? To może podziel się z nami, czy masz jakieś pasje, zainteresowania pozamuzyczne? Czy coś bardzo cię interesuje? Słuchaj, bardzo wiele rzeczy mnie interesuje. Na przykład bardzo lubię gotować. Ostatnio się wkręciłem, wiesz, pokupowałem sobie kupę sprzętów takich do gotowania i po prostu testuję różne przepisy, takie trudniejsze potrawy. Nawet ostatnio zrobiłem polędwicę wołową Wellington. To jest bardzo trudna sprawa. Na święta tam, wiesz, gotowałem różne rzeczy. To jest jedna z takich moich pasji. Jeszcze bardzo lubię chodzić na siłownię. Może nie, przez chwilę nie lubiłem, więc trochę przybrałem na wadze. No, wiele rzeczy lubię robić, wiesz. No. Ja to się, wiesz, tak wkręcam. Na przykład miałem taki moment, że strasznie mnie wkręciło montowanie filmów, wiesz, i kolorowanie. I sobie kupiłem taki program specjalny do tego, DaVinci. I wiesz, i wszystkie teledyski, które robiłem do swoich projektów, no to sam sobie tam większość sam kręciłem, montowałem, wiesz, kolorowałem. To też była taka zajawka poważna. Ja mam takie, się wkręcam, wiesz, jak coś mnie wkręci, to tak jak z tą siłownią, wiesz, te 2 lata po prostu miałem takiego odlotu. Dużo rzeczy mnie interesuje, oprócz muzyki, ale muzyka jest taka, wiesz, najfajniejsza, bo muzyka to ma dla mnie właśnie wiele takich takich odcieni, wiesz, jakby można muzykować na różne sposoby. Czyli w moim przypadku no, mogę sobie grać na instrumentach, na gitarze, na basie, na perkusji, ale oprócz tego można jeszcze to nagrywać, wiesz, jakby techniki nagrywania, wiesz, jakby komponowania, wiesz, jakby robienia aranży, potem miksowanie tego, no wiesz, też mnie bardzo kręci. Współpracuję z dwoma wybitnymi realizatorami, więc dużo się od nich bardzo nauczyłem. No i to też jest, wiesz, fajne takie w muzyce, co nie? Że nie tylko, że bierzesz gitarę i grasz, no, tylko, że możesz jeszcze robić różne rzeczy obok tego, co nie? Produkować piosenki. Fajna sprawa. Różne rzeczy oprócz tego i większość z nas jest jednak konsumentem teledysków czy to muzyki. A powiedz nam, jak wygląda od drugiej strony, jak wygląda ten proces powstawania teledysków, znajdowanie się po tej drugiej stronie kamery. Wiesz co, no zaczyna się od pomysłu, trzeba mieć jakiś pomysł. Zazwyczaj jak powstaje jakiś utwór, to mi się już jakieś obrazy rodzą w głowie. Oczywiście ani nie mam tyle pieniędzy, ani takich umiejętności, ani wiesz, nie znam na tyle tej technologii, żeby zrealizować wszystkie pomysły, które mam w głowie. No ale staram się, wiesz, jakby jak najbardziej to przekazać, to co widzę w głowie, po prostu no, zobaczyć to, wiesz, w kamerze. No i tyle, no, to, wiesz, no to jak z rysowaniem, no, jak coś ci się, nie wiem, widzisz coś i próbujesz to narysować, co, no, tam na kartce, potem to kolorujesz, no tak samo jest z kręceniem filmów, no.
tyle. A z teledysków, które zrealizowałeś, masz jakieś ulubione swój? Taki, z którego jesteś dumny? Słuchaj, no najbardziej jestem dumny z teledysku Chcę Miłości Kultu. To wiesz, tutaj już ten pomysł miałem bardzo dawno temu w głowie. Jak tylko piosenkę usłyszałem i wiedziałem, że to ma być właśnie w takim, wiesz, zamkniętym ośrodku, terapia, wiesz, ludzie z różnymi problemami, które moim zdaniem właśnie wynikają z braku miłości, czy to w dzieciństwie, czy to w życiu takim dorosłym, wiesz, no jakby bez miłości to wszystko jest takie beznadziejne. No i bardzo chciałem ten teledysk nakręcić, a że już wcześniej udało mi się zrealizować jakby swoje pomysły, na przykład tam powiedzcie, że kochacie nas, to też był mój pomysł, no to Kazik się zgodził. Udało mi się zebrać zawodową ekipę filmową, taką, wiesz, no, znaczy nie mi właściwie, mojej koleżance, która nakręciła kult film Oldze Bieniek. Ona po prostu załatwiła mi i światła, i oświetleniowców, i do jednej kamery chyba było 5 osób, wiesz, to naprawdę to była bardzo profesjonalna produkcja. No i z tego jestem max dumny, z tego jak to wyszło, potem zostało to pokolorowane w takim profesjonalnym miejscu, gdzie Holoubek akurat kolorował swój serial, no więc to takie, wiesz, fajne miejsce i no i efekt jest taki, że naprawdę jestem z tego dumny bardzo. Jesteś tego dumny bardzo, a jakbyśmy mieli spojrzeć w przyszłość na najbliższy rok, to jakie są twoje plany kultu, co chcecie zrobić? No słuchaj, no teraz to będziemy się szykować do kolejnej trasy akustycznej, bo nam się zaczyna od lutego, więc trzeba będzie, staramy się co roku wybierać nowe piosenki i grać, żeby nie grać tego samego, więc tam czeka nas tydzień prób i ta trasa akustyczna. Mamy nową kapelę z Kazikiem, która się nazywa Kazik. Więc też gramy koncerty, a ja tak osobiście, no to wiesz, ja mam taką zajawkę, że bardzo lubię pracować z młodymi ludźmi i taki wymyśliłem sobie projekt, który się nazywa I Wojtek, czyli I Wojtek. No i tak, urządzam takie castingi, ludzie przysyłają mi swoje utwory, jak teraz jak rozmawiamy, to właśnie dwa zgłoszenia przyszły, bo do jutra jest termin przysyłania i nagrywam z tymi młodymi wokalistami, po prostu jakieś piosenki im nagrywam i kręcę im teledyski. Wiesz, no to takie mam plany na razie. Też robię takie dżemy jakby, czyli gram na gitarze jakiś riff albo jakieś akordy i ludzie się z wideo, ludzie się do tego dogrywają i przysyłają mi tam swoje nagrania, tam na basie, na perkusji, na gitarze, wokale. Ja to potem wszystko sklejam razem z obrazkami, sklejam i robię takie dżemy, więc myślę, że też coś takiego niedługo zrobię. Zdecydowanie będziemy twój pomysł, twój projekt śledzić i uważam, że dajesz tym młodym ludziom coś, co jest w żadnym wypadku niewycenialne, swoją wiedzę i swoje doświadczenie, ale przede wszystkim swój czas na skomponowanie, tak, na posklejanie, pokolorowanie. Wiesz co, ale to mnie naprawdę kręci, a poza tym, wiesz, to jest inna energia, wiesz, z tymi ludźmi, no bo ja się obracam w takim środowisku, no wiesz, gdzie wiadomo, że wszyscy kochają grać, ale to już nie ma takiego zachwytu, wiesz, takiego jak na początku, że wiesz, że widać te emocje tak aż z ciebie wyłażą, a tych ludzi dostaje takiego kopa, wiesz, energetycznego, że wiesz, no jak wampir po prostu to chłonę i ja im daję coś, ale oni dają mi tak samo coś takiego, no wiesz, nieocenionego, co, nie? co bardzo lubię, więc no to jest taki, wiesz, obopólne. W dwie strony to działa. W dwie strony to działa, ale to jest też kolejna twarz muzyki, o czym mówiłeś, tak? Bo muzykę można robić na wiele różnych sposobów i to jest właśnie, uważam, jeden z nich. No tak, oczywiście, bo ja, wiesz, bardzo nietypowo robię z tymi ludźmi piosenki, bo to polega na tym, że ja zawsze sobie myślałem, że jak są takie projekty, że właśnie ktoś szuka wokalisty,
no to daje mu jakąś gotową piosenkę. No i temu wokaliście albo będzie stylistycznie ta piosenka pasowała, albo tonacja będzie się działa, albo nie, bo na przykład może zupełnie w innej tonacji ten wokalista się poruszać i dobrze się czuć. Więc ja sobie wymyśliłem taki sposób nagrywania, że siadam za perkusją i po prostu wybijam rytm, taki, który mi przyjdzie do głowy, i ten wokalista zaczyna śpiewać. Ja już wiem w ogóle w jakim stylu, w jakiej tonacji i w ogóle w jakim obszarze ja mam się poruszać, żeby z nim stworzyć piosenkę. I dopiero na bazie tego w ogóle coś tworzymy. Nawet na bazie jakichś tam 3-4 dźwięków, które ten wokalista zaśpiewa. I to jest taki nietypowy sposób. Nie słyszałem o takim sposobie, sam go kiedyś wymyśliłem, bo tak nagrywaliśmy z Kasią Sobczyk, nie wiem, jakiś taki zespół Kasia i Wojtek. I właśnie tak tworzyliśmy piosenki. I jak w ogóle stworzyłem, jak tworzyłem do pierwszej edycji Aj Wojtka piosenki, to zaprosiłem Kazika do wzięcia udziału, bo sobie pomyślałem, że po prostu pociągnie mi ten projekt, wiesz, w jakiś tam sposób swoim nazwiskiem. I on też przyszedł i tak w ten sam sposób ze mną nagrywał dwie piosenki. Czyli ja usiadłem za perkusją, on coś śpiewał. No i wieczorem wysłałem mu te utwory, żeby wybrał, który tam bardziej mu się podoba. On mi odpisał po odsłuchaniu: na żaden twój projekt nie daję tych piosenek, nagrywamy płytę. I tak powstała Zaraza. Czyli z twojego projektu, po części dzięki twojemu projektowi, projekt Kazik zyskał płytę. Po części oczywiście. No nie, no nawet nie po części, tylko tak, no bo w ogóle by nie doszło do naszego tego spotkania, wiesz, w studio, gdyby nie to, że on przyszedł specjalnie po to, żeby nagrać do mojego projektu po prostu jakąś piosenkę. I to wszystko, wiesz, no i to... A pierwszą piosenkę, którą żeśmy nagrali, to były Noże i pistolety. To od razu to powstało. Dokładnie, to były Noże i pistolety. Czyli prośba gorąca do młodych muzyków, którzy są pełni swoich talentów, albo nie do końca. Zgłaszajcie się do Aj Wojtka, chwytajcie wiatr w żagle, bo macie szansę stworzyć nietypową i wyjątkową piosenkę. Tak, i chcę powiedzieć, że wcale nie szukam wyszkolonych wokali, głosów, tylko szukam czegoś prawdziwego, że jakby jak odsłuchuję tych nagrań, to dla mnie większe znaczenie ma jakby barwa i taka i prawda, która jest zawarta w głosie, niż wyszkolenie i takie ozdobne śpiewanie, wibrata i takie rzeczy. Dokładnie, czyli nie bójcie się, wysyłacie swoje zgłoszenia i rozwijacie się, zainwestujcie w swój rozwój, czas i poświęcenie. Dzięki, ale reklamę zrobiłeś, super, fajnie. Dobrze, ja ci, Wojtek, bardzo serdecznie dziękuję. Was ja wszystkim, to wiem, to oglądać lub słuchać, bo to też wrzucę jako podcast na Spotify'a. Prosimy o wspieranie metalowego bicia serca, całej inicjatywy, a i przy okazji i zarzucenia sobie muzyki zespołu Kult do nucenia w tle. Ja ci, Wojtek, bardzo serdecznie dziękuję, a jeszcze zgodnie z tradycją oddaję kilka ostatnich zdań tobie. Ale co mam powiedzieć? Jakieś podsumowanie? Jakieś podsumowanie. Zawsze daję szansę gościowi, żeby w dwóch, trzech zdaniach podsumował, czy pożegnał się. Cokolwiek przyjdzie mu do głowy. Mądrego, niekoniecznie. Dobrze, no to... Kochani, jako że pojutrze jest Sylwester... Nie, jutro jest... Jako że jutro jest Sylwester, a pojutrze już jest nowy rok, to chciałbym wam życzyć wszystkiego super najlepszego, dużo spokoju, realizacji marzeń, planów i zdrowia dużo i pieniędzy i wszystkiego, co tam sobie wymarzycie. I to wszystko. I pozdrawiam. I to wszystko. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec moje tradycyjne motto: stay true, stay tuned, stay heavy. Dziękuję ci bardzo. Yo.